Za nami maraton bardzo ważnych wydarzeń. Otworzyliśmy Centrum Społeczno-Kulturalne, a zaraz za chwilę Centrum naszego kryzysowego zarządzania, czyli Remizę w Wielszewie. Ogromna inwestycja za ponad 9 milionów złotych. Będzie służyła całej społeczności, nie tylko Wielszewa jako miejscowości, ale całej gminie Wielszew. Już teraz zapraszam na kolejne spotkania kulturalne w Centrum Społeczno-Kulturalnym, ale również bardzo mocno inwestowaliśmy przez całą kadencję w oświatę i dzięki temu udało się zrealizować kilka bardzo ważnych oświatowych inwestycji. Za nami rozbudowana szkoła w Olszewicy Starej. Tu ogromne podziękowania dla samorządu województwa mazowieckiego za wsparcie 4 milionami złotych, ale również otwarcie boiska w Janówku. Tu również nas wsparł samorząd województwa mazowieckiego. Boisko to początek inwestycji w infrastrukturę sportową w tym miejscu. Tu też warto zaznaczyć, że niedawno ten Janówek został rozbudowany, więc cały czas oświata u nas się rozwija. A jeszcze do tego, może nie taka imponująca inwestycja, ale warto o tym wspomnieć, rozbudowa szkoły w Skrzeszewie. Nie widać tej inwestycji tak kubaturowo, ale wydaje mi się, że świetlica, stołówka i nowa kuchnia znacząco podniosą jakość funkcjonowania tego obiektu, który od lat służy mieszkańcom Skrzeszewa. Dziękuję serdecznie wszystkim zaangażowanym w te inwestycje. Oby służyły one jak najbardziej z tym, dla których są przeznaczone, czyli mieszkańcom, a zwłaszcza najmłodszym. Tu mówimy o inwestycjach oświatowych. A przed nami oczywiście kolejne wyzwania, kolejne szkoły do rozbudowania, kolejne przedszkola do zbudowania, ale mam nadzieję, że z sukcesem gmina Wilczyw sobie poradzi z tym wyzwaniem. Centrum Społeczno-Kulturalne to obiekt, który będzie służył również naszemu bezpieczeństwu i nasi strażacy, którzy jak nigdy do tej pory w czasie tej kadencji musieli być na posterunku, teraz będą nie tylko mieli lepsze warunki, ale jednocześnie lepsze warunki będzie miało zarządzanie kryzysowe, bo bez względu na to, czy nam się to podoba, czy nie, no żyjemy w dosyć nieciekawych czasach i mam nadzieję, że oczywiście będziemy profilaktycznie być przygotowani na wszelkie nieszczęścia, ale zdecydowanie trzeba być przygotowanym na to, ale jednocześnie myśleć o pozytywnie, ale na pewno pozycja, jaką sprawiła, że ich warunki lokalowe poprawione przez budowę tego obiektu są przez wielu mieszkańców bardzo, bardzo mocno wspierane te oczekiwania naszych strażaków. Teraz przed nami oczywiście kolejne samochody, bo również potrzebujemy dla strażaków zakupić nowy samochód strażacki. Mamy już wsparcie unijne, mamy już wsparcie samorządu województwa, więc tylko się cieszyć, że ten obiekt będzie służył bezpieczeństwu nas wszystkich i oby służył tylko na ćwiczeniach, a nigdy w boju. Bez względu na to, czy to jest żywioł, czy pomoc ofiarom wojen. A obiekty oświatowe, czy to boisko, chociażby w Janówku, pokazało podczas treningu koszykarskiego, że jest wielkie zapotrzebowanie na takiego typu obiekty. Już kolejne miejscowości pytają, kiedy u nich. Więc myślę, że warto marzyć o tym, dlatego że już teraz są sygnały ze Skrzeszewa, żeby tak samo jak samorząd województwa pomógł nam zbudować boisko w Janówku. Tak samo warto było przypomnieć o tym, że mieszkańcy Łajsk i Michałowa czekają na taki obiekt, który będzie służył dzieciakom szkoły z Łajsk, bo szkoła w Łajskach obsługuje te miejscowości. A już ze Skrzeszewa też jest sygnał od rodziców i od uczniów i od nauczycieli WF-u, żebyśmy zbudowali może niewielką, ale bardzo potrzebną bieżnię tartanową przy Orliku, który jest jedynym, ale myślę, że mocno eksploatowanym obiektem, więc na to mieszkańcy liczą, że obiektów sportowych i oświatowych w tej gminie przybędzie. Dziękuję bardzo.